jest tutaj przedstawiona wiklina surowa. Jest to, są to świeże, wycięte pędy i najlepiej z niej wyplatać już. Jeszcze no, można zobaczyć, że na niej są w bazie. I ona jest też świeżutka i ona jest gibka. Jej nie trzeba moczyć, nic nie trzeba z nią robić. Ona, można jej w niej wyplatać do kilku dni, bo ona póki jest jeszcze nie jest wyschnięta, jest świeża, jest bardzo fajna. Tutaj natomiast wiklina jest suszona, przygotowywana do dalszych rzeczy. Naprawdę to jest, można zobaczyć, jak kiedyś właśnie nasi dziadkowie, pradziadkowie wykonywali kosze. Wpadłam na pomysł otwarcia pracowni właśnie takiej wikliniarskiej, bo no szczerze, no nie ma u nas tutaj dookoła czegoś takiego, tak? Ani w Lublinie, ani w Ścinawie, ani w Legnicy, no przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. No, mocno wepchać, żeby po prostu nie wysuwały się te witki. Żeby koszyk był w miarę taki stabilny. To będzie, że to nie jest takie, że do tej pracowni jednak będą przychodzić ci ludzie, żeby oni ciekawi, będą chcieli się tego bardziej nauczyć, że to nie będzie takie tylko jednorazowe, takie wow, tylko że po prostu, że będą codziennie, nie? Nazywam się Marta Kłoczka. Zapraszam wszystkich na warsztaty wikliniarskie do pracowni wikliniarskiej Łozina, która znajduje się w Świetlicy Wiejskiej w Kliszowie. Czemu Łozina? Nazwa pochodzi od gałązek wierzby, od łos i zdrobniale nazywałam ją Łozina.